Scala Wawora. O tym wszystkim mówiono. Także ta propaganda była na kultura tyle... pojechała na przykład Antoni Słoniński w swoich felietonach... No, czyli Ewka, jak będziesz jechała przez Wisłę, to będziesz widziała ogromne tłumy ludzi. No, to była atakowana... No, przez ten, no przecież Gdynia się buduje, więc on w pewnym okresie napisał, że odkąd on będzie każdy swój felieton zaczynał. Mimo że Gdynia się buduje, to na początku zawsze powie, że Gdynia się buduje. No ta Gdynia była postrzegana jako nasze wyjście na świat, jako takie leczenie troszkę z kompleksów po rozbiorach. Dużo mówić, myśmy byli nieobecni, a teraz chcieliśmy do grona dużych państw europejskich. Pan może tam nie jechać, bo tam może być ruch wstrzymany ze względu na kongres Świadków Jehowy, bo to będzie tak dużo samochodów, że nie widziała w tym kierunku taką mocarstwową propagandę uprawiała. Tu na tym polu bez sukcesów. Nie, bez sukcesów. Beck zresztą do tego się odnosił bardzo sceptycznie. On, jemu ta liga czasami wchodziła w paradę, bo robiła różne nieroztropne rzeczy. On musiał potem z tego się wyplątywać. Kiedyś się spotkał z przywódcami ligi, powiedział im, panowie, przecież nasze kolonie zaczynają się zaraz za Rembertowem. O stosunek do tych rzeczy. Natomiast nie, z jednego punktu widzenia to było ważne. Proszę pamiętać, że byliśmy wtedy w samym centrum eksplozji demograficznej. To jest zjawisko, które dzisiaj już wygasło. Raczej się martwimy, że nas jest coraz mniej. Ale wtedy nas bardzo szybko przybywało. Jedna z recept to było popieranie emigracji zamorskiej, Polaków. No bo tu była wieś przechodniona, duże bezrobocie i tak dalej, więc popieranie emigracji było pożądanym kierunkiem myślenia, a z tym nie było łatwo, bo od lat 20. Stany Zjednoczone się zamknęły. Zapraszamy, proszę Państwa, na Legię. Świadkowie Jehowy mają ogromny kongres. No i tutaj ta liga rzeczywiście nie tyle tam zdobywanie kolonii dla nas, ale zawieranie, ułatwianie emigracji. To był pożądany. Państwo oficjalnie wtedy wspierały emigrację, bo to jest zaskakująca sytuacja. Kompletnie odwrotnie. Państwo europejskie wspierały emigrację, bo wtedy byliśmy w fazie eksplozji demograficznej, wtedy wszystkim. Przecież to, że Hitler zaczął mówić o przestrzeni życiowej dla narodu niemieckiego, to dlatego, że tego narodu niemieckiego przybywało tak, że oni nie wiedzieli, jak to zagospodarować. To był i odwrotny sposób myślenia. Nie dziś, to warto sobie uświadomić, że to była zupełnie inna etapa. Ale wróćmy, panie profesorze, do tego, co najbardziej wydaje mi się jest interesujące, kiedy rząd mówi całemu społeczeństwu, słuchajcie, oto budujemy wielki, nowoczesny port w Gdyni, oto część kraju, tak silnie industrializujemy, że to będzie, to mamy nowoczesne fabryki, huty. Nie, i w jaki sposób jest to przedstawiane? Czy oto właśnie będziemy jednym z tych najwyżej rozwiniętych krajów, czy też przedstawiane to jest w ten sposób, że zapóźnienia musimy podgonić, ponieważ mieliśmy rozbiory i tak dalej. Jak to jest opowiadana ta historia? Znaczy chyba ta druga narracja plus obronność. Przy czym to nie było tak, że rząd to proponował, rząd o tym mówił jako o czymś oczywistym i to było przyjmowane. Przy czym to nie było wzywanie do zaciskania pasa w sytuacji, kiedy było bezrobocie, a rząd tworzył miejsca pracy. To było oczywiste, że to jest dla wszystkich korzystne. To nie jest tak, że musimy sobie... W innej sprawie było zaciskanie pasa. Także zaraz doktor Suminska. Bardzo spuszczył handel międzynarodowy i wszystkim... Zaraz doktor Suminska zacznie mówić, proszę Państwa, o świniach. Jakie ona ma potrzeby duchowe? Być może człowiek będzie się wspierać przy pomocy dumpingu eksport polskiego węgla albo cukru. To znaczy naród godził się, że drożej płaci za cukier albo za węgiel po to, żebyśmy za granicę go sprzedawali taniej, żeby państwo miało dewizję. Tego rodzaju ofiarność społeczna była akceptowana rzeczywiście. Ona była przedstawiana dosyć uczciwie społeczeństwu. Społeczeństwo akceptowało, że tak jest. Co prowadziło do paradoksalnych skutków, bo na przykład w Karpatach Wschodnich przemytnicy przenosili z Rumunii polski cukier z powrotem do Polski, bo on w Rumunii był dużo tańszy niż w Polsce. Opłacało się tak nosić. No tak, jak pan profesor mówi o przemytnikach, to sobie uświadamiam, że z jednej strony są plany zgodnie z nazwą Centralny Okręg Przemysłowy, centralnie
został zaplanowany jako takie miejsce, gdzie nowe inwestycje mogą się pojawiać. Tylko pytanie, co z tych planów wyszło, czym rząd mógł powiedzieć właśnie po, tak jak później po wojnie, po 5 na przykład latach, tak, po danej 5-latce, że oto realizujemy to z sukcesem i faktycznie założone, nie wiem, ilości produkcji były realizowane, czy nie udawało nam się to, jak to wyglądało? To może jeszcze jedno dodam w kwestii kapitału, bo jednak dostaliśmy na to ogromną pożyczkę francuską. Francuzi byli naszymi sojusznikami w 1936 roku. Była umowa w Rambouillet i naprawdę dostaliśmy duży kredyt francuski, więc to w jakimś tam stopniu. Potem z tym był kłopot, bo wojsko nie bardzo chciało ten kredyt przekazać do wspólnych finansów, tylko chciało samo zachować nad tym kontrolę. Dlatego potem powstał fon i troszeczkę te finanse wojskowe zaczęto wyprowadzać z finansów ogólnopaństwowych. Natomiast jeśli chodzi o weryfikację tego, no to realizację COP-u przerwała wojna. Można powiedzieć, że z punktu widzenia budowy COP-u przedwczesna, bo to wszystko miało być gotowe gdzieś tam koło 1942 roku. Nie sądzę, żeby wynik wojny Polski z Niemcami to tak czy owak zmieniło. Natomiast te inwestycje były robione mądrze. Najlepszy dowód na to jest taki, że po pierwsze Niemcy je pokończyli. Tam, gdzie było zaczęte, to Niemcy je pokończyli i mieli z nich pożytek w czasie wojny, bo to było poza zasięgiem lotnictwa alianckiego, tak dosyć bezpiecznie. Nie przypadkiem u nas próbowali V2 i myśmy złapali taką rakietę gdzieś tam i przekazaliśmy części Anglikom. Po drugie, w PRL-u było kontynuowane. Ostatecznie przemysł, my mamy ten przemysł, no Włoska, Mielec, Włoska, Świdnik, Opony, Dębicy, Rzeszów, to wszystko i tak dzisiaj ten klaster lotniczy pod Rzeszowem, to wszystko jest kontynuacja przecież inwestycji, co powstanie, one nie wymarły, przetrwały epokę, która powołała je do życia. A to ptyczek w nos dla tych wszystkich, którzy mówią, że tylko że to PRL był tym czasem, kiedy industrializacja następowała kosztem konsumpcji. Myśmy budowali jako industrializacja PRL-owska była kosztem konsumpcji niewątpliwie i miała swoje niewątpliwe wady, ale to nie było tak, że ona startowała czerwą. No właśnie, a czy w okresie międzywojennym pojawiały się takie głosy, że ta industrializacja, o której mówimy, to też kosztem konsumpcji, że czy Nie było raczej to było w duchu takim, że tworząc miejsca pracy, poszerzamy rynek wewnętrzny i ludzie będą mogli zarobić. Chociaż to na bazie egzotycznej, jak pan profesor mówił, jednocześnie mówiąc społeczeństwu, jak możecie, to jedźcie sobie do pracy do Ameryki Południowej. Z tym paradoksem tej sytuacji. Nie przekonamy tak jakby na czasy współczesne. Nie, to my nie doceniamy tej zmiany demograficznej, jednak wtedy procent Europejczyków w świecie rósł. Myśmy mieli eksplozję demograficzną, reszta świata jeszcze nie. Dziś jest odwrotnie. My to już mamy za sobą, a reszta świata to przeżywa, więc dokładnie w odwrotną stronę te strumienie płyną. Czy mieliśmy jakieś sojusze w okresie międzywojennym takie, które by się odbijały na współpracy przemysłowej? Na przykład, nie wiem, w gazetach można było przeczytać, że, bo pan profesor powiedział o pożyczce z Francji, tak? Ale czy technologicznie tak to wyglądało? Bo teraz, no jak ktoś nadal, jak ktoś w Polsce chce jakiejś dobrej jakości, to mówi się niemiecka jakość, tak? To być może to jeszcze odchodzi w przeszłość, ale mimo wszystko, jeśli chodzi o technologię, to szwajcarska precyzja, niemiecka jakość. Jeśli mówimy o przemyśle zbrojeniowym, to tutaj dylemat był następujący. Czy kupować gotowy sprzęt nowoczesny za granicą, czy inwestować w własną technologię. No bo środki były ograniczone, można było robić albo to, albo to. Z punktu widzenia naszej wiedzy dzisiejszej o wrześniu 1939 roku, być może zamiast budować COP, lepiej by się opłaciło kupić kilkaset nowoczesnych myśliwców. Gotowe gdzieś tam. To jeszcze parę miesięcy przed wojną dałoby się zrobić. No ale z kolei to był taki błąd, który w 1925 roku popełnił generał Zagórski jako dowódca lotnictwa. On uznał, że lotnictwo musi latać, więc kupił we Francji długie serie gotowych samolotów. Wydał na to wszystkie pieniądze na parę lat do przodu i potem nam się te samoloty stopniowo starzały. Własny nasz przemysł właśnie przestali zamawiać na pewien czas nowe rzeczy.
oceniano powszechnie fenomen Zagórskiego jako błąd. Obawiano się, że powtórzenie. Bo gdybyśmy tak zrobili, a wojna by nie wybuchła, to zresztą był ten dylemat, czy przestawiać wojnę na tory, gospodarkę, przepraszam, na tory wojenne. To się był taki narady jeszcze w sierpniu 1939 roku. Sfery gospodarcze się pytały, czy ta wojna będzie, bo jak ta wojna będzie, powiecie nam, że ta wojna na pewno będzie, to my wiemy, co robić. No ale jak nie będzie, a my zrobimy to, co wiemy, to załatwimy tę gospodarkę. Więc prosimy o jasną odpowiedź. I wojskowi, i wywiad nie byli w stanie udzielić jasnej odpowiedzi, więc myśmy dosyć konserwatywni byli do ostatniej chwili. A nie traktowano tego jako, ja rozumiem to z perspektywy... To było tajne, to nie był środek nacisku na nikogo, bo to, o czym teraz mówię, to rozmowy były jak najbardziej tajne. Ja rozumiem, ale teraz powstaje taki doktorat na temat współpracy polsko-niemieckiej, to jeszcze w sierpniu 1939 roku te rozmowy gospodarcze z Niemcami toczyły się w jak najlepszym i oni nam ustępowali w różnych ważnych sprawach. Znaczy tam też nie było pewności, czy ta wojna będzie i tam też zakładano, że będzie jakiś dalszy ciąg. A nie było takiego próby takiego porównania się przez właśnie kręgi gospodarcze, porównania potencjału Niemiec i Polski, bo z tej próby porównania. Nie, no z tego wychodziło oczywiście fatalnie, z tym, że proszę pamiętać, że gospodarka niemiecka nie bilansowała się finansowo. Trzecia Rzesza uciekała w wojnę przed bankructwem. Ich nie było stać na taki poziom zbrojenia, jaki sobie zafundowali, co zresztą mogło właśnie być sygnałem ostrzegawczym, bo to oznaczało, że oni inaczej zamierzają ten problem rozwiązać. Ale to przy normalnym funkcjonowaniu. Na dłuższą metę tak się nie dało, jak robili Niemcy. A proszę zwrócić uwagę, że od Niemców zależał moment wybuchu wojny, a od nas nie. Gdybyśmy my zaczęli tak się zachowywać, a wojna by nie wybuchła, to z niewiadomych przyczyn byśmy sobie zafundowali katastrofę gospodarczą. Ale ktoś, kto nas słucha, może pomyśleć, że w zasadzie w okresie międzywojennym ten ruch inwestycyjny ograniczył się do portów Gdyni i do Centralnego Okręgu Przemysłowego, ale przecież mieliśmy kopalnie na Śląsku, tak? To był teren mocno zindustrializowany w tym momencie. No tak, ale to nie było dzieło II Rzeczypospolitej, tylko wcześniejsze. Z tym, że zresztą był pewien problem, bo w 1925 roku wybuchła wojna celna polsko-niemiecka. Niemcy przestali kupować nasz węgiel. Uratował nas strajk górników brytyjskich. Myśmy w 1926 dzięki temu weszli na rynki skandynawskie i nie przegraliśmy tej wojny. Ale na przykład wielką inwestycją była budowa magistrali kolejowej. Trzeba było ten Śląsk z Gdynią połączyć i to jest to wspomnienie Gdańska. Jest taka linia kolejowa, która tam przez Kaszuby, przez te pagórki do Gdyni prowadzi, omijając terytorium Wolnego Miasta Gdańska. To zostało zrobione. Nie no, poza tym rozwijały się niektóre miasta, rozwijała się Warszawa dzięki swojej społeczności. Pojawiły się pewne budownictwo mieszkaniowe, takie początki spółdzielczości, dosyć takie rozległe dzielnice mieszkaniowe powstawały. Ten problem jakoś był rozładowywany i to nawet nie tyle dla ludzi zamożnych, również takie robotnicze też, na przykład na Żoliborzu w Lesach. To jest przedsięwzięcie przecież udane. No tak, ale rozumiem, w skali kraju, który ma problem demograficzny tak olbrzymi, jak zarysował pan profesor, no to są szczegóły. Jak rozumiem, duża część społeczeństwa realnie myślała o tym, żeby wyjechać do pracy. Znaczy, większość mieszkała na wsi, większość myślała, jak przetrwać. Wiesz, ma to do siebie, że jak trzeba, to może przejść właściwie prawie całkowicie na gospodarkę naturalną. Nie przejmować. W gospodarstwie rolnym można sobie zrobić prawie wszystko, w razie czego. Bo w czasie, kiedy działał pełną parą Centralny Okręg Przemysłowy, czy miał działać pełną parą, jak pan to powiedział, w 1942 roku, zakończone miały być inwestycje, ale w tym samym czasie na drugim końcu kraju, gdzieś na wschodnich rubieżach, bywały chyba miejscowości, gdzie rzeczywiście można było zrezygnować z wojny. Obszary Rzeczypospolitej były ogromne. Jak to jest zły?
tam na tych Kresach Wschodnich, to oni w ogóle jeszcze mieli takie zaufanie do rubli carskich, że jeszcze pod koniec lat 20. większym zaufaniem do rzeki rubla carskich niż złota, więc traktowali nas jako przejściowe zjawisko. Wierzyli, że wrócił tamten porządek. I to nie złote ruble, tylko papierowe, naprawdę. No tak, to odstawiamy w innym świetle sytuacji oczywiście, o której opowiadaliśmy, że to była tragedia w 1939 roku rozpadu kraju, no to ale w innej sytuacji są te rubieże wschodnie, gdzie jak rozumiem nie ma tutaj, wiesz, humanitarium. Tylko po prostu jaki jest spadek, to jest okazja. Ale i bez spadku ci mogą dupę obrobić. Bez spadku, za darmo. Do niej się bardziej przygotowywała. Tą wojnę z Zachodem trzeba było improwizować w ostatniej chwili właściwie. Bardzo panie profesorze dziękuję za dzisiejszą wizytę i to KFN za dzisiejszą rozmowę. Profesor Wojciech Morawski, Szkoła Główna Handlowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Także proszę państwa, na Legii zapraszamy wzdłuż trasy Łazienkowskiej. Tu chodzą i plują, kaszlą, chrumczą i krzyczą. A jechowici! A dokuczają. Teraz posyłamy tu Wielką Grecję. Czy ona sobie da radę jakoś dojechać do tego stadionu z jedną parasolką i z kolana. Jak ktoś zaatakuje oczywiście, bo tak na razie to nie. 9 netto miesięcznie za 2 karty SIM, a dodatkowo internet do twojego biura za darmo. Szczegóły na play.firmy.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Jak fajnie, że już lato. Jakieś plany na wakacje? Moja córeczka marzy o spa, więc jedziemy do hotelu spa, do której relacja jest wzgórza Dyleckie. Wiecie, że ja też do spa? Do Krynicy Zdrój. Ale sama masaże, zabiegi, fitness z przystojnym instruktorem. A my z mężem do Polanicy Zdrój też do hotelu spa. Odkrywać sudety. No za wszystkie Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Niedziela, 3 lipca, minęła 9. Informacje TOK FM. Agnieszka Lipińska. Włoska klasa zdjęta. Niemcy pokonali Włochów w rzutach karnych i awansowali do półfinału piłkarskich mistrzostw we Francji. Za chwilę komentarze niemieckiej i włoskiej prasy po tym meczu. Platforma Obywatelska chce wpisania do konstytucji procedury impeachmentu prezydenta. Taka propozycja padła podczas wczorajszej konwencji prezydenta w Wrocławiu. Powódź na północy Pakistanu, 30 osób zginęło. A na początek komentarze niemieckich mediów powtarzają obowiązki niemieckiej drużyny do półfinału Euro we Francji. Przekleństwo, które prześladowało nas od dziesięcioleci, zostało złamane. Niemcy wreszcie wygrali z Włochami. Pisze Gold ze zdjęcia u włoskiej klątwy. Cieszy się też Tadej Bild. A Frankfurter Allgemeine Zeitung zwraca uwagę, że rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero po 18 rzutach karnych. Niemiecko-włoska historia futbolu jest bogatsza o dramat. Po 18 karnych Niemcy przezwyciężyli włoską traumę i weszli do półfinału, pisze gazeta. Kończy się europejskie marzenie i przełamane zostaje tabu. To już włoska agencja ANSA, komentująca wynik wczorajszego starcia, podkreśla jednocześnie, że Włosi grali z Niemcami jak równy z równym. Z kolei na gazeta Dello Sport zwraca uwagę, że Azurri ulegli nie byle komu, ale najlepszym ze wszystkich. Gazeta dodaje, że Niemcy wycisnęli z Włochów 7 poty. Z gry reprezentacji zadowolony jest też komentator Corriere dello Sport. Podkreśla, że włoska drużyna zasługuje na aplauz. Przyszłość Unii Europejskiej po Brexicie, miejsce Polski we wspólnocie. Te tematy zdominowały konwencję programową PO. Podczas swojego wystąpienia na otwarcie zjazdu lider partii Grzegorz Schetyna przekonywał, że Polska musi być silna gospodarczo i politycznie, mieć stabilnych, silnych partnerów i wpływ na politykę europejską. Szef PO odniósł się też do potrzebnych zmian ustrojowych. Zapowiedział, że jego partia zaproponuje procedurę impeachmentu prezydenta. Prezydent wybrany w wyborach powszechnych nie jest odpowiedzialny tylko przed Bogiem i historią, ale jest odpowiedzialny przed narodem. Dlatego będziemy proponować procedurę impeachmentu jako instytucję, którą będziemy się uchwalać do konstytucji.
Kolejne zmiany, które zaproponuje Platforma, dotyczą gwarancji członkostwa Polski w Unii Europejskiej. I będziemy mówić o obecności Polski w Europie, wpisanej do Konstytucji, żeby nikt nigdy nie miał takiego pomysłu, żeby nas z Unii Europejskiej wyprowadzić, tak jak chcą niektórzy. To też musi być gwarantowane konstytucyjnie. Dolnośląska Konwencja Programowa Platformy była kolejnym z cyklu takich spotkań we wrześniu na ogólnopolskiej konwencji. TO ma przyjąć program Polska Obywatelska 2.0. A do propozycji zapisania w Konstytucji procedury impeachmentu prezydenta odniósł się Joachim Brudziński z PiS. Jego zdaniem to pomysł niepoważny i nierealny. Również dobrze pan Grzegorz Schetyna może zaproponować, abyśmy do Konstytucji wpisali, że pierwszy załogowy lot na Marsa odbędzie się z siedziby Platformy Obywatelskiej. No jest granica kabaretu politycznego. A w Warszawie odbył się wczoraj kongres PiS, na którym partia wybrała nowe władze. Prezesem pozostał Jarosław Kaczyński. Delegaci wyłonili też Radę Polityczną, członków Sądu Dyscyplinarnego i Krajowej Komisji Rewizyjnej. A tuż po godzinie 10 komentarze i analizy, czyli program Wybory w Toku. Gośćmi Dominiki Wielowiejskiej będą dziś Michał Boni z Platformy Obywatelskiej, senator Marek Borowski, Wojciech Skurkiewicz z PiS, Ryszard Bugaj z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i Jacek Wilk z Kukiz 15. Rodzina, przyjaciele, dziennikarze, politycy, a także czytelnicy i słuchacze pożegnali wczoraj w Krakowie publicystkę i dziennikarkę Janinę Paradowską. Obecny na uroczystościach Wszechrady Europejskiej Donald Tusk tak wspominał panią Janinę. Po raz pierwszy odwiedziłaś mnie w kancelarii premiera i zapytałaś właściwie sobie powodą, gdzie ja tu mogę zapaść. A ja powiedziałem taką szczerością, ty możesz wszędzie, bo taką miała pozycję, taki budziła respekt i taką sympatię u wszystkich, nie tylko u przyjaciół. I droga Janko, mam takie przeczucie, że tam gdzie w tej chwili jesteś, też powiedzą ci, jak będziesz chciała zapalić, że ty możesz wszędzie, bo gdzie jak działa, tam na pewno zają się na ludziach. Janinę Paradowską wspominał też lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Najbardziej pewnie zapamiętam ją jako dziennikarkę, przed którą wszyscy staraliśmy się być lepsi nawet niż jesteśmy i dostosować się do jej poziomu. Niewielu się to udawało. Janina Paradowska od 13 lat prowadziła poranki Radia Tok FM, od 25 lat była publicystką tygodnika Polityka. Zmarła 29 czerwca, miała 74 lata. Słuchasz informacji Tok FM. Powódź na północy Pakistanu, zginęło 30 osób. Wielka woda to efekt obfitych monsunowych deszczy. Akcję ratunkową utrudnia zła pogoda. Powódź zniszczyła też wiele budynków i lokalne drogi. Dwa zamachy bombowe w stolicy Iraku, Bagdadzie. W eksplozjach zginęły 23 osoby, a ponad 60 zostało rannych. Do jednego z ataków przyznało się tzw. Państwo Islamskie. Do zamachów doszło w trakcie Ramadanu, świętego miesiąca muzułmanów, kiedy to po zachodzie słońca ulice miast są szczególnie zatłoczone. Pogoda. Najwięcej słońca dziś na zachodzie, im dalej na wschód, tym chmur więcej. Do tego popada i zagrzmi burze z gradem, możliwe na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Zrobiło się chłodniej w Białymstoku, w Trójmieście, Gorzowie i Lublinie dziś maksymalnie 20 stopni, w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, Kielcach i Krakowie 21, we Wrocławiu, Katowicach i Łodzi 22. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Dorota Sumińska. Zapraszam jak zwykle bardzo serdecznie, choć trochę śpiąco, dlatego że ciśnienie spadło i mam nadzieję, że Państwo pobudzili się w miarę dobrych nastrojach, bo po tych upałach wczorajszych i dzisiaj taka pogoda, aż dziwnie i straszno. Za kilkanaście minut będziemy mogli rozmawiać na antenie. Przypomnę numer telefonu 22 44 44 044. A teraz jak zwykle zacznę od psa, który gwałtownie potrzebuje pomocy. Nie będę mówiła dzisiaj o adopcjach, mili Państwo, dlatego że nie będę wymieniała psów do adopcji. Przypomnę, że one cały czas są, schroniska istnieją, nie zniknęły. Ale postanowiłam zrobić taką przerwę wakacyjną, bo w wakacje ludzie bardziej myślą o urlopie, aniżeli o tym, żeby komukolwiek pomóc. A więc tylko powiem o psie, który, o suczce, która jest, mam nadzieję, w nie najgorszej sytuacji. To znaczy nie wpadła pod żaden samochód, dlatego że 25 czerwca o godzinie 23 na warszawskich Jelonkach, także uwaga wszyscy, którzy mieszkają na Jelonkach, przy ulicy Wyki, zaginęła 13-14-letnia Sunia Chihuahua z pseudohodowli. Sunia
po operacji Sunia, no wiadomo, że schorowana, bo pseudohodowla nie jest rajem na ziemi. I każdy, kto zobaczy, Chihuahua to jest maleńki piesek, nie trzeba się znać na rasach, żeby jak się zobaczy maleńką psinkę zagubioną, jeszcze języczek jej wisi, tak, bo nie ma ząbków z boczku, to proszę jak najszybciej złapać Sunię na ręce i zadzwonić pod numer telefonu i proszę, żeby wszyscy zapisali, dlatego że świat jest taki, że no mamy może kogoś, kto mieszka na Jelonkach i akurat nie słucha audycji, a znajdzie Sunię, więc proszę zapisać dwa numery telefonów, pod którymi czekają zrozpaczeni opiekunowie Suni, która ma imię Kura, to znaczy ja myślę, że kureczka trzeba do niej mówić. To jest 535, 3 siódemki i 3 dziewiątki. 535, 3 siódemki, 3 dziewiątki. I drugi numer telefonu 786, 123, 321. 786, 123, 321. Mam nadzieję, trzymam kciuki, że Sunia się jak najszybciej znajdzie, a może już się znalazła. Ja dostałam wczoraj maila z informacją, że zaginęła i bardzo się tym przejęłam. Gdybym mieszkała na Jelonkach, ruszyłabym na poszukiwanie. Mieszkam kawał od Jelonek, ale mam nadzieję, że już duża ekipa od początku zaczęła szukać Kurci. A w związku z tym, że ona zaginęła, w związku z tym, że została zabrana z pseudohodowli, chciałabym o tym chwileczkę dzisiaj. Co to są pseudohodowle? Pseudohodowle to są miejsca, w których produkuje się psy, produkuje się, bo to trudno inaczej nazwać, produkuje się szczenięta, które nie posiadają żadnych dowodów tożsamości, to znaczy nie wyglądają jak psy rasowe, ale nie mogą się wylegitymować rodowodem czy też metryką. Właściciele, ludzie, którzy takie pseudohodowle prowadzą, nie są zrzeszeni w żadnych związkach kynologicznych, po prostu robią to na dziko i robią to wyłącznie dla pieniędzy. I takie pseudohodowle są takimi obozami koncentracyjnymi najczęściej, gdzie psy siedzą w klatkach, gdzie suczki szczenią się jak najczęściej przy każdej cieczce i chodzi o to w tej fabryce, żeby jak najwięcej zarobić, a jak najmniej w to włożyć. W związku z czym te zwierzęta są zaniedbane, to jest nawet złe słowo. One są jakby w założeniu mają być zaniedbane i są użyteczne tylko dopóty produkują, są zdatne do produkcji następnych pokoleń, które można sprzedawać na różnych bazarach, a przede wszystkim ogłoszenia w gazetach. Ci, którzy czytają ogłoszenia w gazetach, gdzie się ogłasza szczenięta, nie mają pojęcia, kto to ogłoszenie dał, prawda? I te ogłoszenia są zazwyczaj bardzo pięknie sformułowane i to wszystko wygląda tak bardzo ładnie. Mili Państwo, ja mam kolejny raz wielką prośbę o to, żeby nie kupować zwierząt. I przypomnę, że jest to ze wszechmiar niemoralne w dzisiejszej dobie, kiedy mamy tak dużą świadomość tego, kim jest zwierzę. Mamy pełną świadomość tego, jak bardzo cierpi z powodu zniewolenia, jakie mu zafundowaliśmy udomowieniem. Przestańmy je traktować tak przedmiotowo i nie kupujmy psów. Ludzie jeszcze formułują to tak, że ja muszę sobie kupić pieska do kochania. I myślą, że to jest takie pozytywne, bo ja nie kupię sobie pieska, żeby chodzić z nim na wystawy, czy żeby mieć jakieś zyski z tego powodu, że będzie się rozmnażał, tylko do kochania. Jak można sobie kupić kogoś do kochania? Kupić kogoś do kochania. No, nie wiem, nie rozumiem tego zupełnie. Czy można sobie też kupić męża do kochania, żonę, dziecko? To jest jakiś nonsens. Co to jest kochanie? Miłość jest o tyle warta, o ile daje to wszystko, co jest potrzebne obiektowi uczuć. I nie można wymagać od kogoś, od drugiej strony, żeby nas kochała tylko za to, że my ją kochamy. O ileż wielkich rozczarowań sercowych było z tego powodu. I nie zawsze jest tak, że
Ten, kto przypadnie nam do serca, odwzajemni te uczucia. My wymagamy od zwierząt, żeby nas kochały. Za co? Za to, że je kupiliśmy? Za to, że dajemy im jeść? Za to, że trzymamy je w swoim domu i wymagamy tego, żeby zachowywały się jak nakręcone zabawki? Za to, że tresujemy je w taki sposób, żeby siadały na zawołanie, biegały na zawołanie, szczekały na zawołanie, siusiały na zawołanie. Oczywiście uczymy psy pewnych rzeczy, które ułatwią życie i psu, i człowiekowi z nim. I to jest konieczne. Natomiast bardzo często jest to kwestia popisywania się przed światem, co ten pies potrafi. I my go kochamy, i my go kochamy. I on musi nas za to kochać, bo on musi kochać. My jesteśmy panami jego życia i śmierci. Kupujemy go i wtedy, kiedy uznajemy, że czas mu odejść, usypiamy go, ale go kochamy. Ja oczywiście w tej chwili troszeczkę przesadzam. Ja oczywiście w tej chwili troszkę przerysowywuję, dlatego że eutanazja owszem jest zbawieniem w pewnych sytuacjach, ale bardzo często korzystamy z niej tylko dlatego, że z tej miłości nie możemy patrzeć, jak go bolą stawy, a ja wszystkim nie wierzę. Wtedy, kiedy ich będą bolały stawy, to bliscy też nie będą mogli patrzeć, bo tacy wrażliwi i nie odwiedzą w chorobie, bo nie będą mogli na to patrzeć. Proszę Państwa, musimy zacząć wreszcie traktować zwierzęta bardziej podmiotowo, nie przedmiotowo. To nie są zabawki. Do kochania zabawkę, do przytulania przytulankę można sobie rzeczywiście kupić w sklepie. Natomiast jeżeli kto jest winien pseudohodowli? Ci, którzy je prowadzą. No, ja bym ich najbardziej nie winiła. Winą ich jest to, że dręczą zwierzęta. Jeżeli mają taką tendencję lub nie mają sumienia, lub nie mają uczuć wyższych, bo najczęściej tak jest, najczęściej nie wiedzą, co czynią, bo są tak wychowani, że nie wiedzą, że to zwierzę jest no, po prostu tylko rzeczą, o ile jest przydatną, to żyje, o ile nie przydatną, to może umrzeć. Natomiast pełną winę za pseudohodowlę ponoszą ci, którzy kupują psy, bo gdyby nie było popytu na te zwierzęta, nie byłoby pseudohodowli. Więc weźmy sobie to do serca, że to my jesteśmy winni temu, że one istnieją. Bo gdyby nikt tych psów nie kupował, wtedy one by nie istniały, bo nie byłoby sensu, bo ci, którzy prowadzą pseudohodowlę, nie mają tego z miłości do psów, tylko z miłości do pieniędzy. To są też zupełnie dwie różne rzeczy. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale bywają też bardzo niedobre hodowle, z których psy mogą, opiekunowie mogą wykazać się dowodami tożsamości. Żeby dostosować swoje życie do wymagań i to wcale nie rzadko, ale musimy pamiętać, że jednak mimo wszystko, choć wiecie, jak znacie Państwo mój stosunek do hodowli psów, do rozmnażania psów w ogóle, nie jest on pozytywny, natomiast jednak hodowle zarejestrowane psów podlegają jakiejś kontroli. Oczywiście wszystko może szwankować, ale już tutaj jest jakaś furtka do tego, żeby sprawdzić, w jakich warunkach te zwierzęta żyją. Poza tym, żeby te zwierzęta dostały dokument tożsamości, musi przyjść ze Związku Kynologicznego taka grupa ekspertów, która oceni stan tych szczeniąt, prawda? Więc to oczywiście, że to też nie zawsze wygląda tak, jak wyglądać powinno, ale wszystko w naszym życiu nie zawsze wygląda tak, jak wyglądać powinno. Natomiast jest to już jakiś sposób na kontrolowanie. A pseudohodowle to są bardzo często na prowincji, gdzieś w oborze, parę klatek, w piwnicy, w jakimś bloku, w łazience. Pseudohodowle to nie tylko psy pseudorasowe, ale również koty. Sprzedawane, no tak jak wspomniałam wcześniej, w bardzo różny sposób i w bardzo różnych miejscach. Ja zwróciłam uwagę, że do tej pory jest coś takiego, że jeżeli jest jakiś bazar, na przykład, jest jakiś bazar i przy tym bazarze
stoją osoby, które mają w tekturowym pudełku po butach parę wymiętolonych, nieszczęsnych, biednych szczeniaczków. Gromadzi się wokół nich cała grupa ludzi, wszyscy chcą tego szczeniaczka dotknąć, tak jakby nie rozumieli, jaki jest los tego szczeniaczka, tak jakby nie wiedzieli, więc teraz chcę, żeby wiedzieli, żeby chyba tym ludziom mówić, bo gromadzi się i wszyscy podziwiają taki śliczny, maleńki szczeniaczek. Każdy szczeniaczek jest śliczny, w ogóle większość maleńkich istot jest bardzo ładna, natomiast chciałabym, żeby reakcja ludzi była zupełnie inna, żeby nie tylko omijali takie miejsce, ale zwrócili temu komuś, kto handluje tymi szczeniętami, by pokazali swoją dezaprobatę dla jego działań, a przede wszystkim nie kupowali. To jest bardzo trudna sprawa, bo ja wiem, że serce się kroi. Jeżeli ktoś jest wrażliwy i zobaczy takie nieszczęsne szczeniątko, to kupuje je nie dlatego, że marzył o takim psie, tylko dlatego, że chce je uratować. Trudne. Nie powiem, nie można tego robić, bo ja mam taki sam odruch, ale po prostu no, nie chodzić w takie miejsca i nie zaglądać do tych pudełek. Za chwilę wracamy do rozmowy. Wierzę w zwierzę. Właśnie. Zapraszam, Dorota Sumińska. Do tych pudełek. Teraz w grupie ryzyka osób, także, które proszę Państwa, i coraz zimniej kultura pojechała do Wrocławia, a tutaj lejedę. Spełnia wszelkie warunki do tego, by stać się jasnym punktem na turystyczną zdrowie. Społecznicy i urzędnicy chcą dowiedzieć się, czego mieszkańcom najbardziej brakuje. Leje deszcz. No ale przynajmniej zadaszony jest stadion Legii, proszę Państwa. My tutaj kongresy też ożywiamy, bo my tu przedstawiamy przemówienia, nagrywane jest przez mikrofony bezpośrednio na stadion Legii dociera. Ja widzę, że ten deszcz coraz większy pada. Oczywiście proszę, drodzy bracia, nie denerwować się, nie przejmować się. Ten deszcz tam was nie osiągnie, bo stadion jest cały zadaszony. I tam Sting śpiewał na otwarcie stadionu. 20, Agnieszka Lipińska. Platforma chce wpisania do konstytucji procedury usunięcia prezydenta z urzędu i konstytucyjnej gwarancji obecności Polski w Unii Europejskiej. Dwudniowa żałoba narodowa w Bangladeszu po piątkowym krwawym ataku na restaurację w stolicy kraju Dace. Terroryści zabili 20 zakładników. Od dziś w ramach przygotowań do szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży w podwarszawskim Legionowie zaczyna działać policyjne centrum dowodzenia. Informacje sportowe. Niemcy lepiej od Włochów strzelali rzuty karne i grają dalej. Dziś ostatni ćwierćfinał Euro 2016. Michał Jączura, witam i zapraszam na sport. Po 90 minutach było 1-1, a kibice rozczarowani poziomem spotkania. Obie drużyny nastawione na defensywę, mało akcji podramkowych i strzałów. Emocje jednak przyszły w serii rzutów karnych. Zawodnicy obu ekip pudłowali na potęgę. Swoich jedenastek nie wykorzystali m.in. Thomas Müller, Graziano Pelé, Bastian Schweinsteiger, Leonardo Bonucci czy Mesut Özil. Po 9 seriach okazało się, że Niemcy są lepsi od Włochów o jedno trafienie. I to oni awansowali dalej. Wieczorem poznamy ostatniego półfinalistę Euro. W podwaryskim Saint-Denis gospodarze Francuzi zmierzą się z Islandią. Faworytem są oczywiście trójkolorowi, ale rywale zdążyli już zapracować na miano zabójcy gigantów. Początek tego spotkania o 21:00. Ja już teraz zapraszam na program Jeszcze Więcej Euro po 11:20 na antenie TOK FM. Moimi gośćmi będą Łukasz Wiśniowski i Maciej Kaliszuk. Zmieniamy dyscyplinę. Rozstawiona z trójką Agnieszka Radwańska pokonała w Londynie Czeszkę Katarzynę Siniakową 6-3, 6-1 w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polska tenisistka awansowała do 1/8 finału londyńskiego turnieju po raz 9 w karierze. W poniedziałek zagra ze Słowaczką Dominiką Cibulkową. Polscy siatkarze przegrali w Nancy z Francją 1-3 w drugim meczu turnieju Ligi Światowej Siatkarzy. To szósta porażka mistrzów świata w 8 ostatnich pojedynkach. Trójkolorowi dzięki zwycięstwu zapewnili sobie udział w Final Six. Polacy jako gospodarz turnieju awans mają zapewniony. Estończyk Ott Tanak wygrał sobotni Super OS na torze Mikołajki Arena i umocnił się na pozycję lidera 73. rajdu Polski, 7. rundy Mistrzostw Świata. Obrońca tytułu Francuz Sebastian Ogier jest 6. ze stratą minuty i 8 sekund do lidera. Na koniec jeszcze ogromny pech Maji Włoszczowskiej. Nasza najlepsza specjalistka od kolarstwa górskiego była o metr od medalu Mistrzostw Świata. Na ostatnim zjeździe przed metą złapała jednak gumę. Jadąc pewnie na drugiej pozycji już wydawało się, że się naprawdę nic nie może. Jeszcze ten zjazd jechałam ostrożniej, żeby się właśnie nic nie wydarzyło, ale mimo to gdzieś na jednym z ostrych kamieni nie mało.
Podczas zmiany koła Polkę wyprzedziły dwie zawodniczki. Wydawało się jednak, że dogonienie jednej z nich i brąz są w zasięgu. Wystartowałam z boksu technicznego zaraz za nią i goniłam i na mecie zabrakło dosłownie jednego metra. Mistrzostwa świata były jednocześnie próbą generalną przed igrzyskami w Rio. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wierzę w zwierzę. Zapraszam Dorota Słomińska. Zapraszam, proszę dzwonić pod numer 22 44 44 0 44, a ja już witam pana Romana z Poznania. Dzień dobry, panie Romanie. Dzień dobry, pani doktor. Ja mam takie pytanie, adoptowałem kotkę, podobno ma 3 latka. Tak. Po takiej starszej pani, która poszła do domu opieki społecznej. No kotka jest zaniedbana bardzo, ale czym rzecz? Ona, ta pani ją karmiła suchą karmą. Ja nie mogę dojść do tego, żeby przyjęła w ogóle jakikolwiek jedzonko, znaczy stałe. To znaczy kupuje tam te juniora takiego. No i... Ale juniorem, broń Boże, proszę nie karmić dorosłego kota, można mu zrobić tym krzywdę, także proszę tego nie robić. Natomiast proszę jej proponować ludzkie, znaczy nie, surowego mięsa, no ludzie jedzą, ci, którzy jedzą mięso też surowe, ale różne surowe mięsa, jakieś rzeczy, które pan je łagodne, które dałby pan rocznemu dziecku. Panie państwo, nie chcę krasiny ludowej. Znaczy, czasem nie ma wyjścia, ja wiem, bo czasem tak jest, że kot jest nauczony tylko tego i cóż, no i nie poradzi się nic. Ale proszę, broń Boże, nie karmić karmą dla kociąt jej. Dobrze, a surowe mięso, to znaczy drób można by taki surowy też pokroić? Indyka, tylko takie brzydkie, tam gdzie jest trochę skóry, ja trochę ścięgienek. Ale wie pan, jeżeli pan je mięso, wtedy kiedy pan sobie szykuje na przykład piecze, czy robi jakieś kotlety, to też troszeczkę tego może pan jej zaproponować. Dobrze. No i to dziękuję za te. A jeszcze mam takie pytanie natury ogólnej. Jaki jest pani stosunek do tych podniesienia kar za znęcanie się nad zwierzętami? Pani miała jakieś tam audycje, to oczywiście, proszę, nie musi mnie pan chyba pytać. Ja uważam, że to jest oczywiste, że uważam, że kary powinny być takie same jak za znęcanie się nad ludźmi. Po pierwsze. A po drugie, ja w ogóle uważam, że ja nie jestem zwolenniczką kija i bata, raczej marchewki. Ja uważam, że trzeba kary powinny być równe dla wszystkich. Natomiast co trzeba zrobić przede wszystkim? Edukacja. Rozpocząć prawidłową edukację jeszcze na poziomie przedszkolnym. Bo bez tego nic nie wskuramy. Proszę pamiętać. Panie doktor, reasumując, rządzący właśnie nie doszli do tego punktu edukacji. Oni chcą karać na potędę, ale nic to chyba mi się nie wydaje. Kary powinny być takie same za znęcanie się nad zwierzętami, jak za znęcanie się nad ludźmi. Natomiast zdecydowanie powinno się gwałtownie to szybko zacząć, bo to czas leci. Dzieci rosną, uczą się, nabywają pewnych czasem bardzo złych doświadczeń. Jeżeli się za to nie weźmiemy, to lepiej nie będzie. Dobrze, bardzo pięknie dziękuję za pomoc. Dziękuję, pozdrawiam panie Romanie i do usłyszenia. Jest teraz z nami pan Piotr z Poznania. Dzień dobry, panie Piotrze. Halo, halo. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Dzień dobry, pani doktor. Mam takie pytanie. Mam psa z adopcji. Tak. W Warszawie, a mieszkam w Poznaniu. Tak. Mój problem polega na tym, znaczy nie mój problem, no. Problem psa. Chodzi mi o to, że jestem psa. Chcemy go rozwiązać, bo pies, będąc w domu i w bloku ogólnie... Panie Piotrze, czy mógłby pan przyciszyć radio? Wydaje mi się, że pan ma włączone radio. Gdyby pan mógł... Nie, wyłączyłem go. Tak, bo jest taki dziwny pogłos. Już zamieniam się w słuch dalej. I teraz tak, jeśli ktoś do mnie do domu przyjdzie, tak, albo wychodzę z psem z bloku, pies jest bardzo agresywny dla mieszkańców. W bloku i w mieszkaniu. Mm-hmm. Tylko jestem, wychodzę z psem na wartę, na spacery i tak dalej, spuszczam go. Jest łagodny dla wszystkich, lubię wszystkich ludzi. Mm-hmm. Dlaczego on w bloku i w mieszkaniu jest taki agresywny dla wszystkich?
swojego terytorium. On broni pana, broni swojego terytorium, broni... Myślę, że... Ile czasu on jest u pana? 5 lat. 5 lat. I nic pan z tym nie robił i przez te 5 lat jest dokładnie tak samo. Nie, jak był, znaczy, to się zmienia, bo jak był młodszy, taki nie był. To się zaczęło, gdy coraz starszy jest, coraz bardziej agresywniejszy w bloku mieszkańca. Proszę mi powiedzieć, czy on jest wykastrowany? Tak. Wykastrowany. Czy do pana, przepraszam, że robię taki wywiad, ale jak pan nie chce odpowiadać, to proszę nie odpowiadać. Czy do pana przychodzi dużo gości? Nie, nie, no właśnie, dobrze by było, dobrze by było trochę tak rozwinąć skrzydła towarzyskie i pozapraszać, wejść w dobre układy z sąsiadami, żeby on tych ludzi poznał i żeby potraktował ich jako swoich na swoim terenie. Widzi pan, są takie zwierzęta, które mają bardzo silny taki terytorialny instynkt i on no, czuje się odpowiedzialny za to swoje gniazdo. Może zaanektował do tego gniazda i klatki schodowe, tak bywa. Nie tylko pana mieszkanie, ale również okolice tego mieszkania. I dobrze by było, żeby on się zakolegował z tymi, którzy są bezpośrednimi sąsiadami. Wtedy będzie ich akceptował w swoim gnieździe. No to jest, są takie psy, które rzeczywiście ta siła terytorialnego poczucia odpowiedzialności jest u nich bardzo duża. I myślę, że w przypadku pana psa tak jest. No tak, pani doktor, ale no, w klatce schodowej może w każdej chwili wejść, ja wychodząc z nim, może być każdy inny, znaczy obcy człowiek, który wchodzi do tej klatki schodowej i on też będzie go atakował. Dlatego musi mieć kaganiec. Dlatego wymyślono kagańce dla takich psów, które reagują zbyt tylko kaganiec powinien być plastikowy, taki, w którym pies może ziać, może otworzyć buzię i regulować sobie temperaturę. Broń Boże, szmaciany, który to uniemożliwia. Broń Boże, metalowy czy skórzany. Zaraz powiem dlaczego. Jak pies uderzy metalowym kagańcem, to nie wiadomo co gorsze, czy uderzenie tym kagańcem, czy ugryzienie, więc proszę tego nie robić, bo może zęby wybić takim kagańcem metalowym. Przez skórzany kaganiec po krótkim jego używaniu można doskonale gryźć. On jest miękki i można szczypać przez ten kaganiec znakomicie. Najlepiej sprawdzają się kagańce plastikowe, z takiego ekologicznego, leciusieńkiego plastiku, dlatego że pozwalają na zachowanie wszelkich całej mimiki psiej twarzy bez żadnego kłopotu. Wtedy, kiedy jest mróz, nie są zimne, wtedy, kiedy jest upał, nie są gorące i uderzenie takim kagańcem jest pieszczotą w porównaniu z uderzeniem zębem czy kagańcem metalowym. Więc... No właśnie, tak niestety teraz robimy, że wychodząc z domu, zakładamy kaganiec, będąc już na dworze, kaganiec ściągamy. I tak trzeba robić i nie ma wyjścia. Tak trzeba robić, no. Dlatego że jeżeli pies już przez tyle lat nic pan z tym nie robił, on się tego już i to się wręcz nasila, to bardzo proste rozwiązanie, trudno na ten czas, kiedy mógłby stać się zagrożeniem dla otoczenia, musi być w tym kagańcu. A w momencie, kiedy wychodzicie i on traci poczucie odpowiedzialności, bo terytorium już zbyt duże i nie jego, i robi się łagodny, zdejmujcie kaganiec. No, tak, i wtedy jest wszystkich lubi, wszystkich kocha. No w każdym razie nie sądzę, żebyśmy zaradzili temu przez telefon w ciągu tak krótkiej chwili, ale na pewno pomocne by było to, żeby on zżył się bardziej z ludźmi, którzy mieszkają w tym domu. Można poprosić, żeby przynajmniej dla mieszkańców oni by się go nie bali. A to jest dość ważne, żeby życzliwe były stosunki sąsiedzkie. Można poprosić, żeby dawali mu smakołyki. No różne są sposoby na to, żeby jednak tą więź jakoś zbudować między sąsiadami a psem. No dobrze, dziękuję panie doktor. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia panie Piotrze. I jest z nami pani Danuta z Warszawy. Dzień dobry pani Danuto. Dzień dobry pani doktor. Wiele razy już się kontaktowałam z panią doktor w sprawie naszej Zuzi, która ma ponad 10 lat, została wzięta ze schroniska. A Zuzia jest psem czy kotem? Zuzia, aha, właśnie. Zuzia jest sunią. Sunią, tak. Psem, tak. Ma bardzo długą sierść, bardzo długą. Nie jest kąpana, raz jeden tylko była poprzez.
I czesana jest. Słucham? Czesana jest. Tak, jest często czesana i no z początku było niechętne, ale teraz już można. I nie jest kąpana i nie lubi bardzo wody. I jest problem taki, który dotyczy na pewno wielu właścicieli piesków. Wysoka temperatura. W domu jest tyle, ile na zewnątrz, z tym, że nie ma przewiewu. I pies naprawdę się męczy, a ja nie wychodzę już od 5 miesięcy. Pani Danuto, przede wszystkim te psy, które mają bardzo bujną sierść, takie bujne futro, można golić na lato, pójść z nią do fryzjera. W bardzo wielu gabinetach weterynaryjnych również są takie usługi. Po prostu ją ostrzyc na lato. Będzie jej i wygodniej, i łatwiej będzie ją schłodzić, dlatego że wówczas, kiedy jest gorąco, można położyć, jak ona będzie ogolona, ostrzyżona, położyć mokry ręcznik na podłodze, zwilżyć jej głowę i plecy. Ona to, skóra będzie parowała bezpośrednio. Przy grubej sierści to jest niemożliwe. Niemożliwe. Ja polewam ją wodą. Tak, ale to nie spełni... To nie dochodzi do skóry. No niestety nie ma kto z nią pójść do fryzjera. W tej chwili ja obcięłam tyle, ile się dało po prostu. Tak. Właśnie, żeby były jak najkrótsze. No i mamy korytarz zamknięty zresztą. Część korytarza zamkniętą. Tam jest też ciepło, ale jest taka podłoga chłodząca. I ona ostatnio bardzo niechętnie tam wychodzi i się kładzie i bardzo długo sobie tam leży. Widzę, że jest jej łatwiej. Ale ona jest bardzo hałaśliwa, szczeka na wszystko, co się dzieje. Nawet domofon, ja mieszkam na 9 piętrze, domofon na dole jak dzwoni, winda jak jedzie, to ona obszczekuje. Jest bardzo, bardzo hałaśliwa. No więc to jest kłopot, jeśli chodzi o przebywanie na korytarzu. Dlatego pani Danuto, bardzo proszę, porozścielać na podłodze w takich miejscach, w których pani może, mokre ręczniki. I na tym mokrym ręczniku będzie, jeżeli ona ma brzuszek wystrzyżony na tyle, że może tym brzuszkiem się na tym położyć, będzie jej dużo chłodniej. Będzie jej dużo chłodniej i sądzę, że wtedy unikniecie korytarza. Zechcę, bo ja znajduję jej takie miejsca w domu, gdzie jest przewiew. Tak. Nie, ona sobie wybiera właśnie gdzieś w kąciku. Nie chcę. I jak w nocy zawsze przychodziła do naszego pokoju, tam ma koszyk i tam spała, a teraz unika tego. Bo no bo tam za gorąco, tam za duszno, za gorąco, dlatego unika. Proszę, w tym miejscu, które, no ja wiem, ale no wszyscy musimy przeżyć te upały i wszystkim nam jest gorąco, prawda, więc jakoś musimy sobie radzić. Tak, rozumiemy, dlaczego pijemy, prawda, moczymy, ja moczę się w wodzie, no tylko mogę ręce, szyję. Ją pani też może zmoczyć, ją pani też może zmoczyć. Na szczęście teraz te upały ustały, już dzisiaj nie jest tak gorąco, a powiedziałabym nawet jest wręcz chłodno. Więc, ale wszyscy to musimy przeżyć, więc trzeba w tych miejscach, które ona sobie wybiera sama w mieszkaniu, porozkładać te mokre ręczniki i jednak pomyśleć, kto mógłby ją zaprowadzić do fryzjera, żeby ją ostrzyć. Kłopot, wychodzą z nią nasi przyjaciele, wychodzą na 15 minut kilka razy dziennie, czasem płatni tacy panowie, którzy wychodzą i to na krótko ona się załatwia i wraca. Także naprawdę, no to wszystko moje złamanie. Miałam poważne złamanie i w tej chwili chodzę po mieszkaniu, no ale wyjść mowy nie ma. Ale ona myślę, że niedługo już będzie można może. Już będzie, będę trzymać kciuki, żeby złamanie się zagoiło jak najlepiej i żeby już niedługo pani mogła z nią wyjść na spacer. 5 miesięcy. Dziękuję pani. Dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie pani Danuto i do usłyszenia. Jest z nami pani Maria z Warszawy. Dzień dobry pani Mario. Dzień dobry pani doktor. Serdecznie dziękuję za ten temat, który pani podjęła i właśnie dwa słowa chciałam na ten temat powiedzieć, bo bardzo się cieszę. Też tak. Panią pozdrawiają. To ja je też proszę uściskać ode mnie. Natomiast Kaja niestety odeszła w zeszłym roku w takie upały, moja malutka Kajusia. I dlatego chciałam powiedzieć, że dziękuję pani, że pani o tym mówi, bo już nie chodzi tylko o te psy z pseudo hodowli, tak. Ale być może z prawdziwych, bo wczoraj byłam świadkiem w te 30-stopniowe upały, jak 3 pieski z rasy, ten Jack Russell, ponieważ są modne, ponieważ w tym filmie artysta występował, nie wiem, na pewno pani widziała,
i te malutkie pieski, które te ciałka prawie się gotowały i ci państwo 50 kilometrów od Warszawy wieźli je do kolejnych właścicieli po 1000, proszę pani, 500 zł. I u nas jeden wylądował w naszym domu, ale te pozostałe dwa były tak zziajane, malutkie ciałka. I tak właśnie mówię, czy nie można ze schroniska, czy to trzeba koniecznie kupować? No nie, trzeba, jak ktoś chce. Jest nie, snowem, to niech nie chce, to niech nie chce. W tak. Tym cała rzecz. Że to jest straszne, wie pani, bo ja na przykład nigdy bym, znaczy nie ze skąpstwa, ale... Ja rozumiem, ja też bym nigdy i nie ze skąpstwa. One są poza tym biedne bardzo i właśnie dziękuję, że pani o tym mówi, ale to dotyczy nie tylko zwierząt, dotyczy też roślin, drzew, o przyrody, że my nie dojrzeliśmy, walcząc o tę demokrację, do tego, żeby interesować się słabymi ludźmi, zwierzętami słabymi, nie wiem, ptakami, drzewami. Jak ja się cieszę, że pani zadzwoniła, pani Mario, bardzo ładnie to pani sformułowała, nie dorośliśmy do tego. Jesteśmy tak zadufani w sobie i tak pyszni, a przy okazji tak głupi, bo tak dużo tracimy przez to, że nie dorośliśmy. Pani Mario, bardzo dziękuję za ten telefon i chciałabym, żeby wszyscy się zastanowili nad słowami pani Marii i za chwileczkę wrócimy do rozmowy. Wierzę w zwierzę. Zaprasza Dorota Sumińska.